To jest moja żona i ona dla Państwa dzisiaj zaśpiewa. Już wyłączymy się. Kiedyś byłem na pogrzebie takim bardzo poważnym Kubiakowej, żony Tadeusza Kubiaka i nagle w tym gronie żałobników odezwała się moja komórka i Grażynka zaśpiewała właśnie to, co Państwo przed chwilą usłyszeli, więc ja komórkę schowałem, zamknąłem, chciałem metr pod ziemię zakopać, a w tym momencie wszyscy żałobnicy zgromadzeni mówią: nie, Dudek, niech zaśpiewa jeszcze raz, proszę, niech zaśpiewa Danusi jeszcze raz, więc poprosiłem, zaśpiewa jeszcze raz, więc myślę, że nie damy sobie rady bez Grażynki, prawda? Czy zdarzało się mojej żonie zażądać z wieczoru na rano, bo musiała wyjeżdżać, nowej sukni, bo jakaś tam jej nie odpowiadała, nie pasowała. Ja również, proszę sobie wyobrazić, siadałem przy maszynie i taką suknię koncertową, nie kłamię, słowo honoru, musiałem uszyć do rana, bo inaczej oczywiście... Przez taką zrujnowaną ulicę idzie przedstawiciel armii zaprzyjaźnionych, i dźwiga na plecach taki ogromny, wiecie panie, zegar, taki szafkowy, stojący zegar. Ciężkie to jak cholera, targa ten zegar na plecach, a pepesza mu się to mańka tu pod brzuchem. Pierożek mu się lekko zsunął, ale niesie ten zegar, niesie ten trofeum, trofejne tą zdobycz. I taki warszawiak przechodzi, podchodzi do niego, jak patrzy na niego zdumiony, mówi: Panie, teraz się takie nosi. Pan prowadzisz? Dlaczego mnie pan żonę ścipiesz? Co proszę? Ja to panią ścipię i w jakim celu? Nie udawaj pan Greka! Nie wiesz pan, w jakim celu mężczyzna ścipie uroczą kobietę? Daj pan spokój. Urocza to ona jest dla pana, bo pan nie masz innego wyjścia. Dla pana jaka jestem? Zapewniła się pani Zosia. Dla mnie? Jesteś pani wydra na kołnierz od palta. Nie mogę, za daleko stoję. Ale służę ci rurą, kochanie ty moje. Dziękuję. Zaraz, panie Andrzejku, chwileczkę. Ja jestem kobietą, muszę coś powiedzieć. Myślisz, że jako będę śpiewała? Nie, teraz ja nie będę śpiewała, teraz państwo będziecie śpiewali. Usta. Dookoła tą miłością tchnie. Cały się dookoła tą miłością.
bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę Państwa, przychodzi mener do GS-u i mówi, czy jest denaturat? Nie, nie mam. Proszę Pana, denaturatów wyszedł, denaturat, cały denaturat. A jakieś inne wino? No jakie Pan sobie życzy, białe, czerwone? Obojętne to dla niewidomego. Nic nie pamiętam, to zabawne. Czy wino było słodkie, czy wytrawne? Wypiłam łyk, a powiedzmy dwa. A mówiąc prawdę, to dla Siła za...